Cześć, nazywam się Jacek Wesołowski, jestem menedżerem produktów w firmie Wawin. Do wykonania takiego połączenia oczywiście będziemy potrzebowali kilku elementów. Podstawowym z nich to jest oczywiście kształtka i rura. To są elementy, które używamy zawsze przy wykonywaniu instalacji. I zwracam uwagę na jedną fajną rzecz. Jeżeli dostaniecie kształtkę w oryginalnym woreczku w opakowaniu Wawina, nie pozbywajcie się tego woreczka natychmiast, dlatego że na jego powierzchni jest nadrukowana instrukcja montażu kształtek z pokazaniem również, w jaki sposób powinny być wykonane połączenia za pomocą różnych kształtek i różnych szczęk. Tak? Czyli jeżeli używamy kształtek firmy Wawin serii M5, będziecie wykorzystywać do tego różnych szczęk zaciskowych. Warto sięgnąć po tą instrukcję, żeby wiedzieć, w jaki sposób tą szczękę dopasować do danej kształtki. Dodatkowe elementy, które potrzebne są przy wykonywaniu każdej z instalacji, to jest oczywiście przycinak. Polecam takie, które są przeznaczone do rur tworzywowych, odpowiednie szczęki i zaciskarka, dzięki której będziemy mogli to połączenie wykonać. Wykonanie zacisku uzależnione jest oczywiście od tego, jakiej szczęki, jakiego profilu będziemy chcieli użyć. Przypominam jednak, że podstawowym profilem, który cały czas występuje jako ten najważniejszy do wykonywania instalacji zaciskowych firmy Wawin, to jest profil U. Używamy go od lat, od zawsze on był stosowany w naszych instalacjach, nadal pozostaje jako profil podstawowy i przypominam, że jest to jeden z podstawowych, czy w zasadzie jedyny podstawowy profil, którego używamy przy wykonywaniu instalacji z wykorzystaniem starszej generacji kształtek, czyli kształtek M1 lub K1. To pozostaje w mocy. Cały czas pamiętać należy o tym, że instalacja, w której użyte będą kształtki starszego typu, wymaga użycia profilu U i tylko takiego. Żaden inny nie wchodzi w grę. Jeżeli mamy gotowe szczęki, montujemy je oczywiście w tym momencie na zaciskarce. Gotowe narzędzie, następuje przycięcie rury, docinamy rurę na właściwą długość i tak jak wspominałem już wcześniej, zaletą nowych kształtek jest to, że po docięciu rury nie musimy, możemy, pomaga to w montażu, ale nie musimy tej rury kalibrować. W związku z tym bierzemy kształtkę, możemy ją od razu w rurę po docięciu wcisnąć i mamy gotowe do połączenia przygotowane złącze. Po włożeniu rury w kształtkę powinna ona pojawić się nam w postaci białego koloru, białej końcówki w kształtce, potwierdzając, że mamy w tym momencie rurę włożoną na właściwą głębokość. Następnie, korzystając z zaciskarki, oczywiście zaciskarki są różnych typów, my w tym momencie mamy do dyspozycji zaciskarkę elektryczną, wkładamy kształtkę w szczękę zaciskową i dokonujemy zacisku. Zwracamy również uwagę na to, że w przypadku profilu U cała kształtka, cały stalowy pierścień powinien się znaleźć w środku w szczędze. Następnie uruchamiamy zaciskarkę i po wykonaniu zaciśnięcia, po odpowiednim stuku czy inne zaciskarki mogą w inny sposób sygnalizować wykonanie pełnego ruchu tłoka. Mamy gotowe zaciśnięcie i profil U wygląda po zaciśnięciu w taki sposób, że mamy widoczne trzy takie paski na tulei zaciskowej i ten sposób zaciśnięcia uznajemy za prawidłowy. Kolejnym profilem jest profil UP, też dopuszczony oczywiście do stosowania z kształtką M5, bardzo podobny do profilu U, używany w systemach głównie Uponora, charakteryzuje się tym, że troszeczkę inaczej wyglądają profile samej szczęki. Zasada montażu i zasada zaciskania jest bardzo podobna. Wkładamy również tuleję stalową pomiędzy szczęki. Wykonujemy start zaciskarki. I po wykonaniu pełnego zacisku wyciągamy kształtkę z wykonanym prawidłowo zaciśnięciem. Sam profil wygląda podobnie, natomiast jest pewna różnica, ponieważ pierścienie po zaciśnięciu odznaczają się w troszeczkę inny sposób. Widać to na szczegółach.
Kolejny profil to szczęka systemu H. Mamy gotową, przygotowaną kształtkę. Wymieniamy szczękę na tą o profilu H. Z wyglądu profil H jest bardzo podobny do dwóch poprzednich, czyli do profilu U i UP. Tutaj różnice są w rozstawie samych profili zaciskających i w bardzo podobny sposób. Montujemy kształtkę w szczęce zaciskowej, uruchamiamy zacisk. I po wykonaniu zacisku wyciągamy kształtkę z poprawnie zaciśniętym i wykonanym połączeniem. Wygląd samego profilu będzie bardzo podobny do profilu U. Kolejny, czwarty profil to profil TH. I tu już mamy spore różnice. Profil TH jest profilem dużo szerszym niż profil U. Zupełnie inaczej wygląda kształt samego profilu zaciskowego. I trochę inaczej będzie wyglądała też sam proces wkładania kształtki w szczękę zaciskową, dlatego że tutaj musimy przypilnować trochę inaczej włożenia. Rozbieramy szczękę i kształtkę wkładamy w taki sposób, żeby znalazła się ona wewnątrz, czyli w środku umieszczamy i metalowy pierścień samej kształtki i w środku znajduje się również część plastikowej obudowy kształtki. Po umieszczeniu uruchamiamy zaciskarkę i po zaciśnięciu tak samo wyjmujemy kształtkę z zaciskarki. Jak łatwo zauważyć, sam profil wygląda zupełnie inaczej w porównaniu do użytego wcześniej profilu U. Także jest to trochę różniący się sposób zaciśnięcia. Ostatni profil, który możemy użyć przy zaciśnięciu kształtki M5, to profil B. Ta szczęka zaciskowa również wygląda nieco inaczej niż szczęki, których używaliśmy wcześniej, szczęki systemu U. Bardzo podobnie wygląda w środku jak szczęka TH. Profile są nieco inne. Montujemy szczękę w zaciskarce i podobnie jak w przypadku profilu TH, po rozwarciu szczęk wkładamy kształtkę do środka w bardzo podobny sposób, czyli wewnątrz szczęki ma się znaleźć cały stalowy pierścień i część tego pierścienia plastikowego. Po włożeniu uruchamiamy zaciskarkę i po wykonaniu zacisku możemy zdemontować kształtkę. Sam profil wygląda również inaczej niż w przypadku zaciśnięcia profilem U, nieco inaczej również do profilu TH.